Więc witam Was serdecznie w nowym teściuku na moim kanale. Dzisiaj znowu lecimy z nowością, czyli petardami Signalos czy Zero Titanium Bang, jak tutaj właśnie taki dodatkowy napis brzmi, od importera Dextrin Pyrotechnics. Za paczuszkę takich petard musimy zapłacić około 17-18 zł, zależy od sklepu. Im tańszy sklep, no to wiadomo, tym taniej. 20 sztuk w paczce, jedna petarda, jak mówi to już nazwa, 2Z30, ma 3 gramy prochunek, więc cała paczuszka będzie miała gramów równo 60. To jest akurat partia z 2018 roku i mam tutaj ładnie napisany efekt, czyli generuje sygnał dźwiękowy z efektem błysku poprzedzony czerwonym światłem, więc jest tutaj czerwona flarka. Tutaj mamy oczywiście kod QR do wideo z tymi petardami, tutaj wszystkie ważne informacje, czyli po prostu DCR0. 1, urządzenie błyskowa, klasa P1, czyli wiecie, po prostu emiter dźwięku, a nie petarda. Od 7 do 10 sekund czas oczekiwania dla wybuchu, strefa bezpieczna 25 metrów. Także weźmy teraz może, zobaczmy, jak takie petardy w środku wyglądają, a naprawdę dosyć fajnie to wygląda. Chociaż z początku wydaje się, że są takie zwykłe małe petardki pokroju FP3, to od razu widać się, rzuca się w oczy. Bardzo gruby korpus, fajna taka żółta bibułka, bardzo długi ląd, dosyć wysokiej jakości i różne tutaj ważne napisy, oczywiście net 3 gramy. Także to by było tyle z tych petard. Naprawdę jakość jest bardzo wysokim poziomie, nic się nie sypie, wszystkie te gipsy są równiutko, ładnie, wiecie o co chodzi, wyrównane, że tutaj się nic nie sypie, są takie gładziutkie, fajne, więc nie pozostało nam nic innego, jak przetestować moc i jakość tych petard w terenie. Petarda Signalos czy Zero pod gankiem. A krzywo żeś położył, ale poprawiłem. Tak spadła. O, oh, shit! Signalos czy Zero w śniegu z Dumbumem do teściku. Uwaga! Signalos! Jeden! I na pewno ten, uj, widać, że tu Signalosik jest naprawdę mocny. Zobaczcie na ten krater. Teraz test petardy Signalos czy Zero na decybelomierzu. Jest włączony, no nie? Test petardy Signalos 2.0 na decybelomierzu? 3.0. Dobra. I ile, co za wynik? 117,6. Dobra, to teraz w nocy, no bo to ma efekty dodatkowe poza wybuchem. Będziesz w szoku, jak to strzela. Naprawdę, będziesz w szoku. Jak widzieliście w nocy, to jest kurde mistrzostwo. No i tak, w końcu przyszedł czas podsumować moje tam kochaniutkie Signalosiki czy Zero. Oczywiście tytan, niesamowicie duży, piękny, gęsty, wielki plus. Flara, ładna, nawet bardzo ładna. Ale mogłaby być chociaż tak jak w petardach Uzi, która jest w ogóle flarą, która rozświetla wszystko dookoła, ale i tak flara jest bardzo dobra w tych petardach. Moc. Prawie jak Dumbumy 5G. Może minimalnie nieco słabsze te petardki były. Jakość wykonania super. Tylko czasami te foliki się nieco odrywają, no ale to się zdarza każdym petardom. I oczywiście, co tu na warto jeszcze zwrócić uwagę, to grubość korpusu, to wiadomo. Ląd, wysoka jakość, jak najbardziej wydaje mi się, że te petardy w wodzie powinny wybuchać, ale wiecie, że też wtedy tytan nie będzie widoczny. W nocy te petardy są przepiękne po prostu. Także ode mnie w tej cenie ocena 9 z plusem na 10. Serdecznie polecam te petardy. Możecie sobie obczaić również z nitratami dwójkami na sklepie Pure.RTU, serdecznie polecam. I naprawdę kupujcie te petardy póki można, bo są mistrzostwem świata jak dla mnie.